Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. W tym odcinku przygotowałem dla Was do zrecenzowania portfel taktyczny ukraińskiej marki MTAK. Jest to młoda, prężnie rozwijająca się firma, która produkuje odzież taktyczną, też różnego rodzaju pałcze, kieszenie i inne drobiazgi o specyfikacji militarnej. No i zdobywa coraz większą popularność, jako że produkty są dobrej jakości. Teraz trochę o tym portfelu. Model nazywa się Elite. Jest to druga generacja. Portfel został uszyty z oryginalnej kordury, co potwierdza metka producenta. I nie jest to byle jaka kordura, bo jest to kordura w wersji hex. To znaczy, że splot tutaj tego materiału przypomina taki plaster miodu. No zapewne ma to na celu wzmocnienie tej tkaniny, tego materiału, ale również nadaje mu no, ciekawych takich walorów, można powiedzieć, estetycznych. Wymiary portfela złożonego. Już Wam podaję, biorę miarkę. To jest 13 cm na tym szerszym boku. No a 9 cm na tym krótszym boku. Portfel otwiera się na rzep. Tutaj ten rzep haczyk jest wykonany z takiej gumy. Natomiast rzep pętelka jest tradycyjny. Portfel składa się z trzech takich dużych paneli, plus oczywiście ta klapka. Tutaj z lewej strony znajduje się duże okienko winylowe. No na jakiś taki dokument, który musi być widoczny. Czy na jakieś zdjęcia. Na drugim panelu mamy trzy takie poliestrowe kieszonki. Na różne karty, plakietki, dokumenty. Pod spodem znajduje się czwarta, taka trochę głębsza kieszonka. Na kolejnym panelu mamy kieszonkę z siatki, zamykaną na zameczek. Zameczek bardzo płynnie, ładnie chodzi. Pod tą kieszonką mamy drugą, taką płaską kieszeń. To znaczy osobiście jestem zwolennikiem umieszczania kieszonki na bilon po zewnętrznej stronie portfela, jako że no czasami tego bilonu jest dużo, no ta kieszonka jest bardzo pękata i wydaje mi się, że lepiej po prostu, no kiedy ta kieszonka znajduje się po zewnętrznej stronie. No ale tutaj producent zdecydował się na takie rozwiązanie, no nie będę tego negował, tak po prostu jest. Tutaj u góry jest wszyty taki... Taka pętelka, no na jakiś, na łańcuszek, na karabinek, ja noszę taki parakordowy wisiorek w takim charakterystycznym splocie, box. Oprócz tego, że pełni on funkcję ozdobną, jest to również jakiś tam powiedzmy zapas sznurka awaryjny. No a poza tym pomaga troszkę wyjąć ten portfel z kieszeni. Ciągnę za to i wyjmuję portfel. No ale nieważne. Tutaj od góry mamy dwie kieszonki na banknoty przedzielone taką przegródką. Również została ładnie obszyta taką lamówką. No, zmieszczą się tu z powodzeniem większe paragony, jakieś bilety kolejowe. Portfel zamyka się w ten sposób. Raz, dwa, trzy. No, wykonanie produktu jest naprawdę bardzo staranne. Tutaj nie ma się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o szycie. Żadne niteczki nie odstają, także wszystko jest perfekt. Kupiłem ten portfel, no bo mój poprzedni był trochę większy i moim zdaniem trochę za duży. No, portfel w tym rozmiarze moim zdaniem jest optymalny. No i co? Myślę, że jeżeli się zdecydujecie na zakup, no to będziecie bardzo zadowoleni.
Jedynym chyba minusem tego portfela jest, że nie posiada on ochrony RFID. Także no, ochronę RFID na karty, jeżeli potrzebujecie, no to trzeba dokupić osobno. Z powodzeniem się zmieści w tym portfelu. Bardzo ciekawy portfel. Markę M, tak, inne produkty myślę też są godne uwagi. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.